Więc witajcie, kochani, z tej strony wasza Węgier, tylko że troszeczkę w innej wersji, ze względu na to, że teraz jest to forma gadana. Tak, za każdym razem jak stawiałam coś na kanał, to tylko serial, serial, serial i serial i ciągle pracuję nad tym serialem, więc no rzadko co się pojawiały filmiki gadane, przez co nie mogłam się po prostu wygadać do kamery. No ale teraz... Lampka pokrzyżowała mi plany. Więc nie rozładuj mi się, błagam, proszę, odpal mi się dalej. Kurda, miało być tak ładnie. Tak więc, na czym skończyłam? Aha, musimy przejść do pytań, więc zaczynajmy. Aż telefon sobie wezmę, dajcie mi chwilkę. Czy masz konta na jakichś innych mediach społecznościowych niż YouTube? Tak, posiadam dokładnie dwa konta na Instagramie, a tak dokładnie DaWengierLPSTV Official, gdzie dokładnie informuję was o wszystkim, głównie kiedy na przykład serial i tak dalej. Oraz mam drugie konto na Instagramie, a tak dokładnie DaWengierLPSTV Official Plus. I czym się ogólnie różni to drugie konto? Na tym drugim koncie informuję was troszeczkę szybciej o na przykład o serialu, ewentualnie wstawiam wam tam przedpremierowe jakieś scenki z odcinków, także jeżeli byście chcieli wiedzieć wcześniej troszeczkę o scenkach, o jakichś nowych informacjach, o backstage'u, no to zapraszam was na to drugie konto. Oprócz Instagrama posiadam również Aska, gdzie możecie również zadawać mi pytania. Dlatego też nie robię tutaj serii Q&A. Gdzie jesteś najbardziej aktywna? Najbardziej aktywna to jestem chyba najbardziej... Jeżeli chodzi o te wszystkie media, które tutaj wcześniej wymieniłam, to najczęściej jestem aktywna na Instagramie oraz na Asku, chociaż bardzo bym chciała, żebym wstawiała codziennie jakieś filmy na YouTube'a. Ale niestety ze względu na to, że no filmy nie robi się w ciągu 5 minut, to nie jest to niestety możliwe. Kiedy i jak zaczęła się twoja historia z LPS Community? Ogólnie ja bym już zaczęła swoją karierę na LPSTube w 2014 roku, ale ze względu na to, że moja siostra mnie nakryła, a że byłam bardzo wrażliwą osobą i cóż, musiałam ten kanał usunąć i go faktycznie usunęłam, to za 2 lata po tamtej sytuacji, czyli w 2016 roku, spróbowałam jeszcze raz, no i ten kanał jest do dzisiaj, także no, tak mniej więcej zaczęła się ta historia. Czwarte pytanie. Jak pamiętasz swoje pierwsze produkcje? Do tej pory je pamiętam, jak mam być szczera. Na komputerze cały czas mam kopię zapasową moich starych filmów. Bridget i tajemnica Sophie, Never Say Never, Bridget Trudne Decyzje, Bridget Krok w przyszłość. Do tej pory te serie pamiętam, do tej pory pamiętam, że podczas nagrywania tych serii ukrywałam jeszcze wtedy mój kanał przed rodzicami. O Boże, ale nostalgia. Najdziwniejszy komentarz, jaki kiedykolwiek otrzymałaś? Dajcie mi chwilkę, poszperam. No, mamy trochę do przeanalizowania. Dajcie mi chwilę. Chyba ten, o ile się nie mylę. Też dziwnie na niego odpowiedziałam. Czy kanał, który obecnie prowadzisz, to twój jedyny? Więc jeżeli chodzi o kanał DaWengierLPSTV, no to jest chyba jedyny kanał, na którym się udzielam, ale oprócz tego kanału mam drugi kanał, a tak dokładnie Equilanora Games, gdzie miałam nagrywać gry, no ale coś mi się wydaje, że ten po prostu plan nie wypali, no chyba sobie zrezygnuję z tego drugiego kanału, ale no wszystko zależy od tego, jak będę się też w kierunku grania spełniała, także no musicie tam obserwować Equilanora Games, na pewno gdzieś w komentarzach napiszę komentarz, żebyście mogli tam wejść i tak dalej. Pamiętam, że tam jest chyba jeden film, gdzie gram w Forza Horizon 3. Długa historia z tym. Ja coś napiszę komentarz, żebyście mogli wpaść na ten drugi kanał. Chociaż nie jest tam nic ciekawego. Czy kiedykolwiek brałaś udział w jakichś projektach grupowych typu Collab, Map, Music Mix i tym podobne? Jak mam być szczera, to tak. Brałam udział w kolabie Nasz Mały Świat z okazji LPS Tube'a w LPS Tube Day Collab z 2019 roku. Brałam też troszeczkę udział w kolabach, na przykład gdzie trzeba było zrobić jakiś film urodzinowy dla jednej LPS tuberki. I teraz obecnie też nad jednym projektem pracuję, aczkolwiek nie chcę zdradzić szczegółów, także niech to na razie pozostanie tajemnicą. Ósme pytanie. Ile czasu zajmuje ci wykonanie jednego filmu od przygotowań do nagrań po publikację? Aż kataru dostałam, koronawirusa.
Więc jeżeli chodzi ogólnie o nagrywanie serialu, no to zajmuje mi to masę czasu. Pewnie większość LPS-tuberek miało okazję się z tym spotkać. No, na przykład u mnie to tak wygląda, że scenerię potrafię robić miesiąc. Jedną scenkę do serialu, gdzie w jednym odcinku jest ich mniej więcej 5-6, wszystko zależy od tego, jak fabuła będzie się toczyła, no to jedna scenka zajmuje mi mniej więcej 2 godziny. Po nagraniu właśnie tych scenek, od razu jak stawiam to do montażu, no to montaż zajmuje mi 2 tygodnie. Ale to też zależy od mojego czasu prywatnego, bo wiadomo, nieraz zajmuje mi to szybciej i szybciej to montuję, ale zazwyczaj montuję tak 2 tygodnie, a publikacja, no to wszystko też zależy od mojego łącza internetowego. Natomiast jeżeli chodzi o jakiś inny filmik, typu właśnie taki gadany mniej więcej, na przykład music video, no to nagrywanie zajmuje mi szybciej, natomiast montaż, no to tak mniej więcej 2-3 dni. Jakie masz podejście do swoich filmów? Porównując ogólnie swoje początki na LPStubie, a porównując do teraz, to no przez te 4 lata tutaj myślę, że jakiś taki malutki postęp zrobiłam. Aczkolwiek na razie jestem ze swoich filmów bardzo dumna. Jestem zadowolona. Zobaczymy, co będzie za kilka lat. Jakie masz podejście do krytyki i hejtu? O kurde, no to jest akurat trudne pytanie, ze względu na to, że zależy, czy to jest taki hejt, że wyrażanie swojej opinii, czy to jest taki hejt, że O ja tej Avenir nienawidzę i tak dalej, muszę ją zlikwidować. bo jeżeli jest to taka krytyka, gdzie jest to wyrażanie swojej opinii, to staram się wysłuchiwać właśnie opinii innych, żeby też poprawić ogólnie swoje filmy oraz umiejętności. Natomiast jeżeli chodzi o hejt, nie toleruję tego. Bardzo często też tak mam, że jak jest hejt w moją stronę, ja dostaję tego naprawdę mnóstwo, co na przykład był hejt z Light of Nibel, gdzie było chyba masę pytań, dlaczego są dialogi po angielsku. No to nie zaprzeczę, jak miałabym tłumaczyć to prawie z 10 razy, to bym się wykończyła, dlatego musiałam to powiedzieć tak publicznie. Także podejście różne mam, no wszystko zależy od hejtu i od sytuacji. 11. pytanie. Czyje produkcje filmowe, zdjęcia są godne polecenia? O kurde, no tutaj bym musiała naprawdę bardzo dużo wymieniać. Natomiast jeżeli chodzi o takich twórców, którzy nagrywają tutaj na LPStubie, no to na pewno zaliczę do tego Antrelię, na pewno zaliczę Dilarę, na pewno LPS Skyla, na pewno też Nivenel LPS. Jeżeli też chodzi o inne LPStuberki, to LPS Elze, o ile się nie mylę. Natomiast jeżeli chodzi o LPS Gram, czyli tam, gdzie LPStuberki wstawiają zdjęcia, no to tutaj mogę z tego serduszka polecić Larę LPS, Dilarę, mogłabym też polecić Kolen, LPS Arum i no dużo tego jest. Jak mam być szczera, tutaj gdzieś na pewno też wstawię zdjęcia innych LPStuberek, które naprawdę też świetnie robią zdjęcia. Także polecam wpaść na jej profile. Czy twoi znajomi, klasa, rodzina wiedzą o twoim kanale? Tak więc, jeżeli chodzi o moją rodzinę, no to mama, tata, siostra i mój przyszły szwagier wiedzą o moim kanale, ale mnie po prostu nie oglądają. Wiedzą, że tam nagrywam ogólnie te figurki jakoś, specjalnie się tym nie interesują, tylko no jednak nie wspierają w tym. Jeżeli chodzi o klasę, no to niestety też wiedzą o moim kanale i do tej pory nie wiem, jak się o tym dowiedzieli. W każdym razie, ja myślę, że moja klasa ma takie podejście właśnie do mojej pasji, że no jeżeli lubisz to robić, no to to rób. Jeżeli się cieszysz, to my też się cieszymy. Ja myślę, że oni mają takie podejście, ale no tak głębiej ich się nie pytałam na ten temat. Natomiast jeżeli chodzi o moich znajomych, czyli moją przyjaciółkę Danusię, Weronikę, no to wiedzą o tym od gimnazjum i mój chłopak dowiedział się po 2 tygodniach naszej znajomości. No, większość osób, z którymi się koleguję, no to wiedzą o moim kanale i nic do tego nie mają. 13. pytanie. Jak do tego podchodzą? Więc moja mama, mój tata, no to jeżeli faktycznie im mówię, że potrzebuję ten sprzęt, że to i tamto, no to jak najbardziej starają się mnie w tym wspierać. Jak potrzebuję nowy sprzęt, to mi pomogą, zrealizują mój cel. Jeżeli będę chciała zamówić mikrofon, no to powiedzą, że nie ma problemu, zamówią mi, nie mają nic do tego. Jeżeli chodzi o mojego chłopaka Przemka, który zapewne teraz oglądałem ten filmik, bo mnie ogląda, przy okazji go pozdrawiam, no to Przemek jak najbardziej wspiera mnie w tym i cały czas mnie motywuje do tego, żebym nagrywała właśnie te filmiki, bo jak to on powiedział, że bardzo mi to wychodzi. Także bardzo się z tego cieszę, że jednak chłopak mnie wspiera. Natomiast jeżeli chodzi o znajomych, no to
No bardzo się cieszą, reagują na to bardzo pozytywnie, że takie filmiki nagrywam. Także nic do tego nie mają. Posiadasz jakichś przyjaciół bądź bliskich znajomych w LPS Community? Tak, jeżeli chodzi o takich znajomych, no to myślę, że zaliczę tutaj grupę Pierniki, czyli Dilarę, Akari, Jaheiri, przy okazji Pierniki pozdrawiam. Na pewno też Andruty, czyli Aze, Starley, Adelaide. Myślę, że te osoby też zaliczę. I też z bliskich takich przyjaciół, no to myślę, że Lary LPS. Przy okazji też ją pozdrawiam. I 15. ostatnie pytanie. Jakie LPS tuberki mają następne nagrać ten tag? Więc ja w sumie tak podsumuję, że nikogo nie będę nominowała, ale z osób, które chcą nagrać ten tag, niech po prostu nagrają dla własnej satysfakcji, dla własnej przyjemności. Ja po prostu nie będę nominowała. Ten, kto chce, może nagrać ten tag. Więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten filmik. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że taki gadany filmik, bo dawno chyba gadany awenir nie było. Cóż, w każdym razie mam nadzieję, że taki filmik Wam się spodobał. Jeżeli byście chcieli więcej takich filmików, no to koniecznie dajcie mi znać w komentarzu i też dajcie mi znać w postaci łapki w górę, ewentualnie w dół. Zależy wszystko w sumie od Was. Cóż, będę się już z Wami żegnała. Mówiła do Was Avenir. No i do zobaczenia w następnym filmiku na moim kanale. Trzymajcie się, buziole i do zobaczenia!